Ukrainie to cała rzeka nasza, tutaj płyniemy środkiem i lewą stroną. Środek i lewa strona. Ukraińcy tak samo, na prawą stronę nie można w ogóle wychodzić. Granica przebiega środkiem rzeki. Nie do zobaczenia. Dobra, troszeczkę Józef do tyłu cofnij. Ja wyjechał. Zaliczane było do najsłynniejszych sanktuariów Chełmszczyzny, Zamojszczyzny i Wołynia. W świetle zebranych relacji trudno mówić jedynie o kulcie świętego Mikołaja. Te wierzenia o cudownej mocy wilka sprawiły, iż kobiety, które nie mogły zajść w ciążę, siadały na tym wilku, głaskały go,
po brzuchu, a następnie wskakiwały do wody na chwilę do źródełka i to wystarczyło, aby oczekiwać swoich marzeń. Cię podaję osoby funkcyjne. Pilot początkowy, pan Józef Tworek, doktor płynie jako pierwszy. Tempo jest dzisiaj relaksowe, spacerowe. Zamyka całość pan Paweł w białej czapeczce i on płynie jako ostatni.
I po wojnie, z chwilą ustanowienia granicy na rzece Bug, została tu urządzona strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, potem była szkoła, to jest oryginalna ławka z tego okresu. Umowa pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów. I podpisali to dwaj patrioci, Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz. Z III wieku przed naszą erą liczy sobie 2300 lat. Z Czumowa do Kusynnego. Etap jest króciutki, 12-kilometrowy, ale bardzo urozmaicony. Połowa odcinka przebiega do ujścia Huczwy. Po trasie mamy pokonanie tak zwanego Przerwańca na rzece Bug. Następnie przypłyniemy pod mostem kolejowym linii hutniczo-siarkowej Krzywy Róg Katowice. 1,5 kilometra za tym mostem jest ujście Huczwy. Ja poczekam na wszystkich, gdybyśmy się za bardzo rozciągnęli. Płyniemy 800 metrów Huczwą pod prąd i staniemy na wysokości słynnego grodziska Wołyń. I tam robimy odpoczynek około godziny, powiedzmy, mniej więcej. Po odpoczynku spływamy ponownie Huczwą do Bugu. Pływamy do tak zwanego lejka i ujścia rzeki Huski pod mostek miejscowości Husynne, gdzie mam nadzieję nas na czas odbiorą. Czyli cały etap dzisiejszy to jest 3 i 3,5 godziny mniej więcej z postojem. To jest słynne grodzisko Wołyń w Gródku, uważane za hipotetyczną stolicę plemienia Wołynian. Później jeden z głównych grodów czerwieńskich, oczywiście zniszczony przez Mongołów. Samo grodzisko jest imponujące. Jak na owe czasy, jest to 8-9 wiek. Majdan, usypany częściowo również sztucznie, w widłach Huczwy i Bugu. Bug nieco bliżej płynął, koryto główne było prawie przy samym grodzisku. Ma wymiary około 40 na 60 metrów.
Jest mi niezmiernie miło witać wszystkich Państwa na terenie Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Husynnem. W międzyczasie dołączył jeszcze do nas pan Marian Pawlak, właściciel pałacyku w Czumowie. Powitajmy serdecznie. Wczorajszy gospodarz. Bardzo serdecznie.